Chcielibyśmy, proszę Państwa, informować, podawać więcej informacji, natomiast na miejscu niestety istnieje blokada, jak donoszą nasi reporterzy, którzy są właśnie tam, pod Smoleńskiem. Federalna Służba Bezpieczeństwa zabiera nawet zdjęcia, zabiera aparaty fotograficzne, zabiera notatki, które są czynione przez świadków tego zdarzenia. Andrzej Zaucha. Andrzej, ja czytam mgła, która na pewno utrudniła. Nie wiem, czy była jedynym powodem tej katastrofy, czy ona się już podniosła. Jaka jest teraz pogoda w okolicy? Ja byłem na cmentarzu w Katyniu, to jakieś 20 kilometrów stąd i tam nie było żadnej mgły. I wyjeżdżałem rano z Smoleńska w stronę, z centrum Smoleńska w stronę Lasku Katyńskiego. Też nie było po drodze, ani w centrum Smoleńska, ani po drodze nie było żadnej mgły. Więc kiedy usłyszałem informację o tym, że ta mgła utrudniła trochę lądowanie, trochę byłem zdziwiony. Przypomnijmy także informację, która dotarła do nas kilkanaście minut temu. Prezydent Rosji powołał specjalną komisję do zbadania przyczyn katastrofy polskiego samolotu. Ma jej przewodniczyć premier Rosji, Władimir Putin. Rozmawiałem także ze świadkiem, który przez okno tutaj niedaleko jest hotel, taki podlotniskowy, który dokładnie widział, stał w oknie po prostu i widział to, co działo się z tym samolotem. Faktycznie była mgła, chociaż nie na tyle gęsta, żeby on nie widział tego samolotu. To jest dystans mniej więcej, teraz patrzę, jakieś 300, no nie więcej niż 300 metrów. Widział, jak samolot lewym skrzydłem zahaczył o ziemię, próbował wykonać zwrot, przynajmniej wszystko na to wygląda. Próbował wykonać zwrot i lewym skrzydłem zahaczył o ziemię. Później ten mężczyzna, z którym rozmawiałem, mówił, że słyszał dwie eksplozje. Premier płakał, gdy się dowiedział o katastrofie prezydenckiego samolotu. Tak powiedział Radiu Z szef MSZ-u Radosław Sikorski. Było moim strasznym, smutnym obowiązkiem poinformowanie o tym premiera, marszałka Sejmu, a także Jarosława Kaczyńskiego. Tak powiedział minister Sikorski. Premier płakał, gdy się dowiedział. Mówią o tym, że została powołana przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa specjalna komisja, na czele której postawiono premiera Władimira Putina. Piękne słońce od rana. Nie, ja szczerze mówiąc też nie mogę w to uwierzyć, zwłaszcza, że ciągle mam przed oczami Andrzeja Przewoźnika, który 3 dni temu tam w Katyniu machał do mnie i mówił: Paweł, nie biegaj, pogadamy później. No i nie pogadamy. Zaistniała w tej chwili niepotwierdzona informacja o tym, że 3 osoby zostały ciężko ranne, ale przeżyły ten wypadek. Czy cokolwiek Państwo możecie powiedzieć o przyczynach tej katastrofy? Czy cokolwiek dowiedzieć? Nie, rozumiemy, że oczywiście zostanie powołana komisja, która będzie badała przyczyny wypadku. No. Na jaką pomoc możemy liczyć, jeśli chodzi o Rosję? Ach, o ile wiem, no, akcja gaszenia samolotu była sprawnie przeprowadzona. Samolot zapalił się w momencie katastrofy. Został według relacji, która mi została przekazana, stosunkowo szybko ugaszony. Kiedy nadeszła do Państwa ta pierwsza informacja? Jak wyglądał ten proces informowania najważniejszych osób także w Państwie? Informacja, o ile wiem, to trudno mi w tej chwili ustalić z jakąś dogłębną precyzją, napłynęła od naszego ambasadora, który zadzwonił do naszego ministra spraw zagranicznych. Z tą informacją, o ile wiem, znajdował się na lotnisku, był świadkiem tego wypadku, także ta pierwsza informacja spłynęła od naszego ambasadora do ministra spraw zagranicznych. Ja zostałem powiadomiony kilka minut później. No, od tego czasu oczywiście informacja jest także przekazywana przez wszystkich innych polskich pracowników służb dyplomatycznych, którzy znaleźli się na miejscu tej tragicznej katastrofy. Pan minister uda się na miejsce, czy jest tutaj na Radzie Ministrów? Udaje się do Warszawy, powinien przyjechać do ministerstwa, powiedzmy za pół godziny, za godzinę. Podobno już informował premiera. Marszałka Sejmu. Oczywiście w trybie natychmiastowym poinformował premiera. No, wszystkie inne osoby, które winny wiedzieć o takim zdarzeniu, zostały oczywiście w trybie natychmiastowym poinformowane. Jak wiemy, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 13. No, w trakcie tego posiedzenia będą zapadały wszystkie te ważne decyzje. Chcę powiedzieć, że jakość pilotów 36. Pułku, który jest przeznaczony do obsługi kadr rządowych Rzeczpospolitej, jest bardzo wysoka. To są naprawdę świetni piloci, którzy lądowali w warunkach niezwykle trudnych. Ja pamiętam także to lądowanie w Smoleńsku przed 5 laty. To jest straszne lotnisko, między nami mówiąc. Za krótki pas w stosunku do tych samolotów. No właśnie, 1600 metrów pasa, a zdaje się, że dla Tu-154 minimum wynosi 2000. Tak. Natomiast piloci wychodzili z różnych opresji. Pamiętam takie bardzo trudne lądowania jeszcze na Jaku-40, w Popradzie,
to są Tatry w końcu, we mgle, we Słowenii, gdzie trudno nam było oderwać się od ziemi, z Portorož, pamiętam trudne lądowania, także tutaj w Polsce, gdzie po 2-3 razy trzeba było podchodzić. Jakie chwili na Państwa ekranach widzą Państwo flagę Rzeczypospolitej opuszczaną do połowy masztu na Pałacu Prezydenckim w Warszawie? To oznacza, że prawdopodobnie rozpoczęła się żałoba narodowa, czyli innymi słowy w tej chwili najbardziej zajętym człowiekiem w państwie jest Bronisław Komorowski. No myślę, Bronisław Komorowski, premier, dlatego że przecież przed nami jest bardzo wiele spraw już poza dramatem i uczczeniem ofiar, które trzeba zrobić. No, żałoba narodowa jest jedną z decyzji, która powinna być podjęta. Dwa, to jest właśnie komisje, które wyjaśnią przyczyny wypadku, które muszą być również powołane z polskiej strony. Z tego, co wiemy, ze strony rosyjskiej została powołana na czele z Putinem, więc myślę, że kto wie, czy premier Tusk nie stanie na czele takiej komisji ze strony polskiej. Panie prezydencie, ponad dwie godziny po katastrofie, my jeszcze nie wiemy dokładnie, jaka była liczba osób na pokładzie. W tej chwili Piotr Paszkowski, rzecznik MSZ-u, mówi o 88 osobach. A wiem, że pan miał jakieś inne informacje w tej sprawie ze swoich źródeł. Nie chcę, z mojej źródła, mówiąc tak, mamy na podstawie czego można tą listę dzisiaj ustalić. No, Biuro Ochrony Rządu, wpuszczając do samolotu rządowego, ma dokładnie listę gości. Andrzej Duda, minister w kancelarii pana prezydenta, teraz przy naszym telefonie. Kłaniam się, panie ministrze, proszę przyjąć nasze kondolencje. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Czy to, że flaga została opuszczona do połowy masztu na Pałacu Prezydenckim, oznacza, że już rozpoczęła się żałoba narodowa? Cóż mogę powiedzieć? No, ciężko w takiej sytuacji zebrać myśli. No, oczywiście współpracownicy pana prezydenta, którzy nie byli na pokładzie samolotu, no, w tej chwili zbieramy się, bo to jest weekend. Jesteśmy w domach, nieraz dosyć daleko od Warszawy, więc będziemy zaraz się zbierali. Natomiast niezależnie od tego oczywiście zostały podjęte te podstawowe czynności jako prawnik pana prezydenta. Takie działania również podjąłem. Ja taką mam prośbę do państwa, mam taką prośbę do słuchaczy. To jest straszny moment dla nas wszystkich. Ja chciałem prosić, kto może, o modlitwę, nie tylko za nich, za tych, którzy lecieli, ale też za ich rodziny, za małe dzieci, które zostały. Dobrze? Dzisiaj bardzo w całym proszę. Kraju bardzo dziękuję. Andrzej Duda, minister w kancelarii pana prezydenta, był naszym telefonicznym gościem. Kłaniam się. Widzą państwo zdjęcia na żywo sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, na Krakowskim, przy Krakowskim Przedmieściu. Nieproszeni, ale poinformowani przychodzą warszawiacy, zapalają znicze, składają kwiaty. Właściwie flaga na pałacu została opuszczona, natomiast takie mam właśnie wrażenie, że żałoba narodowa jest tylko formalnością i chyba już trwa. 13:00 rusza nadzwyczajne posiedzenie rządu zwołane przez premiera Donalda Tuska. Do szefa rządu dzwonią z kondolencjami szefowie rządów i państw z całego świata. Wiemy również, że premier Donald Tusk odbył bardzo długą rozmowę telefoniczną z premierem Rosji, Władimirem Putinem. Premier jest w tej chwili w drodze do Warszawy na nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Ono zaczyna się, proszę państwa, o godzinie 13:00. Były tam na pokładzie. Ja byłem zaproszony za tydzień na taką konferencję poświęconą zbrodni katyńskiej, która miała się dokładnie za tydzień w sobotę odbyć w Jaśle, którą organizował pan senator Zając, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej, który już jej nie zorganizuje, bo także zginął. Także muszę powiedzieć, że to jest po prostu szok. Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Marek Jurek, panie marszałku, a może trzeba będzie, ja wiem, przepraszam, teraz jest czas rozmowy o ludziach, ale ja muszę też rozmawiać o tym, jak będzie wyglądało nasze państwo. Może czas zrobić coś, żeby tak nie można było robić, żeby tyle ludzi ważnych w państwie nie wsiadało do jednej maszyny. Ja też jestem przekonany o tym, że oni nie powinni lecieć razem przede wszystkim. Absolutnie to powinny lecieć 3-4 maszyny, a nie wszyscy razem. Ale czy to jest normalne, Płoski, że całe dowództwo sił zbrojnych wsiada do jednego samolotu? Nie wiem, jakie są procedury w wojsku. Dla laika wydaje się to nienormalne, mówiąc szczerze. Nie wiem, no ale to myślę, wszystkie te komisje jeszcze później się wyjaśnią. Jeszcze pytanie, dlaczego pana na pokładzie tego samolotu nie było? No, nie byłem zaproszony na ten wyjazd. A gdyby pan był zaproszony? Zapewne bym poleciał, ale nie rozwijajmy tego wątku, błagam.